Bardzo mnie cieszy, że w Polsce ostatnimi czasy znowuż nastała moda na kręcenie filmów wojennych. Ponieważ nasza historia jest zdecydowanie bardzo ciekawa, jest w niej moc i można dużo rzeczy pokazać. Tak właśnie stało się w filmie Tajemnica Westerplatte. Film jest z ubiegłego roku i ma naprawdę iście gwiazdorską obsadę. Poza tym, że jest, mamy Englerta, Żebrowski, Szyc i tak dalej, i tak dalej, naprawdę jest mnóstwo fajnych, świetnych aktorów. Ale po kolei. Nie będę wam mówił, jaka jest fabuła, bo jeżeli nie znacie historii, jeżeli nie znacie wydarzeń z Westerplatte, no to naprawdę strach się bać. Ale chodzi mi o to, że ten film nie tyle skupia się właśnie na samej obronie, pokazane fajnie, wyciągamy działa, strzelamy, karabiny i tak dalej. Bardziej skupia się na tym, co się działo właśnie z żołnierzami, z dowództwem i tak dalej. Bo jak wiecie, mieli wytrzymać 12 godzin, bronić się, wytrzymali 7 dni. Ale przez te 7 dni, co działo się w ich głowach, to jest po prostu bajka. Bo na przykład Żebrowski w tym filmie rewelacyjny nie jest. Ma momenty, kiedy naprawdę jest świetny, ale ogólnie są momenty, kiedy patrzymy na niego i mówimy, ło, ale człowieku, głowa boli, bo naprawdę to, co tam się dzieje, to jest koszmar. Zresztą tam więcej jest rzeczy, między innymi chęci poddania się, za 2 minuty, że nie, żołnierze sobie skaczą do gardeł, próbują się pozabijać, itd., itd. No naprawdę mocno jest i to mi się podoba, bo tak naprawdę my jako tako warunków na zrobienie kina, powiedzmy, a la Szeregowiec Ryan, gdzie rzeczywiście są pokazane te wszystkie efekty specjalne, gdzie tam się strzelają, flaki i tak dalej, wszystko jest, to nie mamy, bo to musiałby być budżet dosyć konkretny, a u nas jak mamy jakiś konkretny budżet, to jest 5 milionów dolarów i dostanie go Andrzej Wajda na Wałęsę i potem wychodzi z tego taki film, że szkoda gadać, że pożal mi się Boże. Dlatego lepiej skupić się na psychologicznym aspekcie. To wyszło bardzo fajnie. Naprawdę film u mnie dostaje 7 na 10. Z czystym sumieniem mogę wam naprawdę go polecić, ale nie spodziewajcie się widowiska akcji. Bardziej spodziewajcie się dramatu, który zadaje więcej pytań niż odpowiedzi. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, kiedy to się ruszyło. Czy może było to po Kłosie, może było coś wcześniej. Faktem jest, mamy ten film, Był sobie dzieciak, 63 dni chwały, teraz są Kamienie na szaniec, już kolejne filmy w przygotowaniu. Fajnie. Naprawdę już mówiłem, fajnie, cieszę się, że kręcimy takie filmy, ponieważ nasza historia jest bardzo ciekawa, jak wiecie, i warto ją powiedzieć. Może nie wszystkie aspekty tejże historii były naprawdę rewelacyjnie ciekawe, ale jest dużo rzeczy. Między innymi Teatr Telewizji bardzo wiele teraz uwagi poświęca Żołnierzom Wyklętych. Niedługo w kinach będzie Roy, film o Roju, także też mam nadzieję, że będzie ciekawy. I moje pytanie brzmi, który polski film wojenny podoba mi się najbardziej? Na pewno będą zdania podzielone, od CK Dezerterów aż po Złoto Dezerterów. No nie, może aż tak daleko nie pójdziemy. Był jeszcze Skarb, pierwszy powojenny film, to tak do końca już niewojenny i tak dalej. Ale filmy znacie, wiecie o co chodzi, wiecie jaka jest zada. Jakikolwiek nie był to film, piszcie jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, udostępnienia itd., itd. Jeżeli podoba mi się, co robicie, zaraz tutaj będą 4 pozostałe recenzje, obejrzyjcie je. Również zapraszam na mojego bloga oraz na Facebooka. Tam szukajcie profilu Ja Panu Nie Przerywam, czyli Trochę Kultury Hamie. Jeżeli wam się nie chce to przyklepać, w opisie powinien być, w opisie będzie link, a my widzimy się już za tydzień. Cześć!